zboża na polach są. Aura czasami przeszkadza, ale cieszymy się, że mogliśmy się w tym terminie przed dożynkami powiatowymi, a potem przed wojewódzkimi, które troszeczkę w tym roku zawieszały w naszym kalendarzu. Ale to takie duże wyróżnienie, że święto wojewódzkie plonów odbędzie się właśnie na ziemi bogdanieckiej, naszej rodzimej ziemi bogdanieckiej. I że gmina Bogdaniec, to też wydarzenie historyczne, po dożynkach wojewódzkich będzie reprezentowała województwo lubuskie na dożynkach prezydenckich w Spale 14-15 września. Ten wieniec dożynkowy, który wygra lubuskie święto plonów, będzie zawieziony do Spały, a grupa nasza śpiewacza będzie prezentowała, ośpiewywała ten wieniec. Proszę. Większa grupa, tak, zasilona jeszcze o 3 osoby, będzie rozbudowana o kapelę. Tak, pan Janek tu ma rację. Kochani, bardzo się cieszę, że przystąpiliście do tego turnieju wieńca dożynkowego. Wieniec to zwieńczenie waszej trudnej, corocznej pracy, za którą tylko w taki sposób właśnie możemy wam podziękować, honorując was za waszą ciężką pracę. Jeszcze jeden konkurs dzisiaj przed wami. On nie był nigdzie ogłoszony, ale teraz niniejszym to czynię. Otóż dodatkowego bonusa wygra to sołectwo, które najlepiej zaprezentuje, ośpiewa swój wieniec dożynkowy. Ja już się cieszę od 14, jak tu przyjechałam właśnie oceniać te piękne wieńce, bo są naprawdę niebywałe. Chodziłyśmy w trójkę, cała komisja, i naprawdę skóra drętwiała na widok tych waszych pięknych prac. I dobrze, zawsze myślałam, że oktawa to idzie po święcie, a u nas już się zaczęło przed świętem, że pięknie możemy się tutaj spotkać, spokojnie pooglądać te wasze rękodzieła, wspaniałe, twórcze wyroby, bo to naprawdę jest ogromna praca i chylę ukłon przed tymi wszystkimi, którzy właśnie wykonywali wieńce. To jest ogromna praca, artystyczna, ale też piękna, bo dziś możemy tą waszą pracę podziwiać. Pani wójt, proszę. Zebrała się szanowna, czcigodna komisja, nabrać trochę powagi. I powiem państwu, że miałyśmy bardzo trudne zadanie, bo wszystkie wieńce są przepiękne. Wszystkie wieńce są regulaminowo poprawne, czyli nie ma wieńców za wysokich, ani za niskich, średnicą, ziarna, zbóż. I o dziwo w tym roku nie ma elementów nienaturalnych. Czyli jakieś tam bibuły, jakichś sztucznych koralików. Wszystko jest naturalne, więc wielkie brawa dla wszystkich wykonawców. Doszliście państwo już do perfekcji. My zdajemy sobie sprawę, że no jest to praca trudna, ale wdzięczna. Zobaczcie, jak wszystkich cieszy oglądanie tych waszych wytworów. I postanowiłyśmy jednogłośnie, że w tym roku pierwsze miejsce i 10 punktów zajął wieniec numer 10.
to jest sołectwo Racław. Ale pozostałe też są najwyższe, bo tylko o jeden punkt mniej, 9, i wszystkie mają drugie miejsca. Brawo! Niedźwieniec nietypowy, nowoczesny, który zrobiło sołectwo pod jeni. Bardzo piękny, inny, ale bardzo wymowny. Jest tam i woda, i turbina, która tą wodę napędza, i mostki najróżniejsze, drzewa. Wszystko ze zbóż, traw i to, co ziemia rodzi. Także jeszcze raz gratulujemy serdecznie i podziwiamy waszą pracę. Dzięki. Na niebie dała, grupa się dziewczyn zebrała, na morze szybko leciała, potem usiadły w świetlicy, wiązały znały pszenicy. Na dożynki zwyczaj to nie nowy, ojdana, ojdana. Się chwali, inny zmywa głowy, oj dana, oj dana, oj dana, oj dana. Jasieniecki wieniec przybył na te stoły, dużo było słońca, zbiory się skończyły. Żeby radość, żeby szczęście, weszły w każdy dom, plomnie siemy plom. A nie jadą po stworze, po płosy, po drodze, zabrały panów do pomocy. Oj dana, oj dana, oj dana, oj dana, oj dana, oj dana, do pomocy. Zaspała Stella z Bożem go opletli, mieli jechać na powiat, mieście im zwiedli. Zabrałeś moje sny, a mi pozostawiłeś ból bardzo, bardzo zły. Zabrałeś czasu mego, zabrałeś moje sny, a mi pozostawiłeś ból bardzo, bardzo zły. Brawo! Znosili go wieńca, wszystko, wszystko wypili przy pracy litrę. Kachali się przy tym wszyscy, wszyscy. Siada do wozu, dali, dali. Do drzewa kory rwali, rwali. Powstała warta, mokra, mokra. Z wałem pięknym, bez bobra, bobra. Się tu zobaczymy, czy my komisję na kolana rzucimy, rzucimy. A teraz będzie jak szansie na sukces. Tak. Komisja się nadaje, udaje na naradę, a wy świętujcie dalej. A nie na kolana, nie na kolana. Na kolana rzucą, to nie na dwóch zajmów.